Naszym kolejnym gościem jest człowiek, którego tak naprawdę przedstawiać nie trzeba, aczkolwiek woli uprzejmości i pełnej kultury przedstawimy. Jest z nami Rafał Zorski. Witaj Rafał, bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się na ten krótki wywiad. Chciałbym zapytać Ciebie może na początek, jak Ci się podoba konferencja? Przepraszam, muszę o to zapytać. Fajni goście, akurat prelegenci, którzy byli przede mną, natknęli mnie na nowe rzeczy, więc się cieszę, że się pojawiłem, bo zaraz ich tutaj będę próbował wyłapać. I widzę, że już krypto idzie w kierunku blockchaina, czyli technologii, tak jak internet, po bańce internetowej idzie szedł w kierunku rozwiązań bliskim ludziom i rozwiązywania jakichś problemów jakichś życiowych, gospodarczych, a nie tylko spekulacyjnych. Nie? I to mnie cieszy, bo będzie w co inwestować, myślę, że w ciągu roku, dwóch, w jakieś STO, w jakieś firmy wchodzące na giełdę i cała branża gdzieś ruszy i w końcu zacznie generować przychody. To wierzę, nie? Okej. Rafał, dlaczego i w jakich warunkach Bitcoin sprawdza się Twoim zdaniem jako nośnik wartości najlepiej? No to wbrew obiegowym opiniom powtórzę w to, co sam wierzę i to, co też Warren Buffett wierzy. Nie do końca się zgadzam z wszystkimi rzeczami Warrena Buffetta, bo on jednak jest dzieckiem Grahama i tam inwestuje w Stanach, gdzie cały czas mamy hossę, przez te 50 lat, kiedy żyje. Ale jedna rzecz. Bitcoin jest papierem, tak jak weksel, na którym zapisaliśmy wartość. Więc dla mnie ma wartość transportową, a czek, na którym wypisaliśmy sumę pieniędzy, nie ma wartości sam w sobie, więc tego się trzymam, ale moja definicja pieniądza i jakby tej użyteczności może być przestarzała i biorę pod uwagę, że mogę się mylić, a jednocześnie trzymam się tych starych jakby znanych zasad, że pieniądz to jest pieniądz, a Bitcoin obecnie ma wartość transportową i pieniądzem jest przez sam fakt, że akceptujemy taką, a nie inną jego wartość. Ale czy trzyma wartość? W moim mniemaniu złoto ma o wiele ważniejsze powody, by taką wartość trzymać, między innymi fizyczne, a pomimo tego, że Bitcoin ma no, taką oddaną grupę fanów, jest na razie według mnie postrzegany jako czek, na którym wypisaliśmy sumę, czyli ma wartość transportową. O tym mówił Warren Buffett, możecie go sprawdzić, może się mylimy, ale tak to postrzegam, nie? Okay. Więc teoretycznie ma wartość papieru, czyli żadną, nie? Ale jednocześnie też jako osoba zajmująca się spekulacją wiem, że będzie miał taką wartość, jaką za nią zapłacicie, nie? Ale jego wewnętrzna ukryta wartość jest w tej chwili, uważam, zero. Okej. Okay. Trzecie pytanie jest następujące. Spekulować czy schować na portfelu i trzymać na dalsze czasy? Mówimy o Bitcoinie. Tak, mówimy o Bitcoinie. No to ja nie jestem zwolennikiem holdowania. Tutaj na wykładzie mówiłem o tym, że czekam na kryptowaluty drugiej fali, bez błędów Bitcoina. Nie wierzę zbytnio, że w obecnej sytuacji geopolitycznej nagle Bitcoin, Stany Zjednoczone z petrodolarem pogodzą się, że Bitcoin stanie się walutą jakąś rezerwową i tak dalej. Raczej chciwość Fedu, finansjery Wall Street spowoduje, że albo stworzą własnego Fedcoina, albo w jakiś sposób skontrolują Bitcoina, no ale tam jest dużo holderów, więc nie sądzę, żeby dali im zarobić. I tak jak uważam, nie bez powodu rozwalili Libię, rozwalili Irak, Libię z tą swoją drachmą, tak, libijską, tym dinarem złotym. O. I nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone pozwoliły na to, by jakaś waluta konkurencyjna była, ale uważam, że tak jak petrodolar był dolarem XX wieku i gospodarki opartej jednak na przemyśle petrochemicznym, tak w obecnym systemie gospodarki opartej na informacji musi się wytworzyć jakaś waluta, która będzie miała odnośnik, będzie miała związek z gospodarką cyfrową, bo czasy petrodolara uważam, że są już policzone, nie? Więc tutaj byśmy się nad tym zastanawiali, ale myślę, że to jest kwestia odpowiedzi w ciągu 10 lat, jaki konsensus walutowy na świecie powstanie, bo musi powstać jakiś nowy Bretton Woods, bądź jakiś konsensus między mocarstwami. A w tym świecie wielobiegunowym to najpilniejszą rzeczą do rozwiązania będzie jednak konflikt Chiny-USA i upadek Chin. Sprawdzicie za 10 lat, więc dużo ryzykuję, mówiąc, że Chiny upadną. Nagrało się. Na to gram. Niż sama waluta cyfrowa, nie? Ale może też być narzędziem, nie? Tak, taka spekulacja jak analityk, nie? Ale mówię konkretnie, nie wierzę w Bitcoina, ale wierzę w jakieś tam kryptowaluty, które będą częścią cyfrowej gospodarki,
ale niekoniecznie Bitcoin jako pierwszy. Jest taka teoria drugiej fali, więc druga fala myślę, że będzie mocniejsza, tak jak Lykos, Altavista i Google, nie? Wiem, że słabe porównanie, ale no, my spekulanci żyjemy jednak trochę przeszłością i staramy się to przełożyć na rzeczywistość, bo to się sprawdza inaczej, ale podobne mechanizmy są, nie? Mhm, okej. Recepta na sukces w inwestowaniu w spekulacji według Rafała Zaorskiego? Nie mam takiej recepty skończonej. Uważam, że skończony trader to martwy trader, w sensie tak jak Oliver Murzej i Bernardzie Baruchu, dwóch takich ikonach spekulacji, możemy coś napisać, nie? Tak samo bałbym się 20 lat temu napisać o, albo powiedzieć coś o żyjącym Madoffie, tak? Który okazał się oszustem. Z drugiej strony wiem, że przekonałem się po 20 latach, że elementem decydującym, tak jak w boksie, jest twoja ostatnia walka. Więc jeśli odejdziesz po zwycięskiej walce od stołu, to będziesz miał kasę. Tego Livermore nie zrobił, to zrobił Baruch, nie? Dwie takie ikony tradingu. Tak samo ja sam nie mogę powiedzieć o sobie, że wygram bądź przegram, bo uważam, że większe prawdopodobieństwo jest to, że odejdę jako bankrut, bo takie są statystyki, historia, nie? Czyli moja logika i moje rozumowanie opiera się na faktach i na historii i historia mówi, że większość spekulantów, nawet jeśli miała jakiś długi okres zyskowny, to wychodzi z niczym, nie? I elementem decydującym jest, czy wyjdziesz na swojej fali wzrostowej i powiesz dziękuję, już żyję z fiatów albo z nieruchomości, albo z kapitału, który uzbierałem. Więc kluczowym elementem jest wyjść w odpowiednim momencie, a co do samej spekulacji, nie dać się zwieść tłumowi i myśleć, czytać między wierszami i patrzeć na tło, a niekoniecznie na analizę techniczną. Ludzie wiedzą, jaką mam opinię na temat analizy technicznej, bo to takiej przewagi nie da. Zmierzam do tego, że oceniajcie spekulantów, kiedy już skończą swój żywot, bo wtedy można w 100% stwierdzić, czy był dobry, czy nie. I tak samo o Sorosie nie możemy powiedzieć, jak skończy. Różnie może to być, teraz gra na upadek Chin. Tak samo o wielu, wielu innych, nie? I nie chciałbym popełnić błędu Madoffa na przykład i powiedzieć, że on jest wielkim spekulantem albo odkrył jakąś receptę, bo rynek jest zmienny i tutaj operujemy w niepewności i tej pewności nigdy nie będziemy mieli. Taka konkluzja po prostu, nie? Skomplikowana. No ale wyzbyłem się złudzeń przez 20 lat i pewnie 15 lat temu bym powiedział ci analiza techniczna, money management, analiza fundamentalna, bla bla bla. Czyli to, czym wszyscy żyją książkowo. A po początku też tak, często swojej drogi. A po 20 latach widzę, że to jest o wiele bardziej złożone i żyję w ciągłej niepewności, że nagle warunki się zmienią, a jedyną rzeczą powtarzalną w historii jest chciwość, nie? Bo to jest cecha ludzka, niezmienialna, zakorzeniona w DNA naszym i w genach ewolucyjnie, nie? Jest, natomiast w związku z tym można zaryzykować stwierdzenie, że jest coś takiego, istnieje coś takiego jak cykl życia tradera. Myślę, że tak, chociaż też patrząc na tych spekulantów, którzy przeżyli jakiś tam okres czasu, to największe sukcesy spekulacyjne ludzie osiągają po 50, mimo wszystko. Patrząc na Buffetta, na Sorosa, na Druckenmillera. Chociaż ostatnio oglądałem wywiad z Druckenmillerem, to jest taki największy trader Sorosa. On mówi, że nie rozumie rynków już w tej chwili, że ma problemy z algorytmami, które potrafią podejmować decyzje absurdalne. I on tego nie rozumie w takim systemie, w którym on spekulował, gdzie liczył się news, liczyło się tworzenie pewnych faktów, granie, blef. Teraz te algorytmy zaczynają być coraz cwańsze, można powiedzieć, nie? Rafał, bardzo dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że nie namieszałem bardziej. 15 lat temu powiedziałbym wam coś bardziej prostego, ale zweryfikowało to życie po prostu, nie? Mam nadzieję, że wy też powiecie, że Rafał wypadł świetnie i nie musi się wstydzić tego wywiadu. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dzięki.